W tym roku mamy już 11. edycję międzypowiatowego konkursu języka angielskiego. No. Pani Filomeno, są jakieś różnice pomiędzy poprzednimi edycjami a tą na przykład? No na pewno są różnice w testach, ponieważ testy na pewno będą już przystosowane pod nową podstawę programową, więc na pewno będą sprawdzać różne sprawności językowe. Testy są opracowywane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu. Przez konsultantów. Niektórzy kontynuują tą tradycję i startują co roku, natomiast niektórzy są nowi. Na pewno ci, którzy w pierwszej klasie są, to są nowi i chcieliby spróbować też sprawdzić swoje umiejętności językowe. Jak to wygląda? Jak można wziąć udział w tym konkursie? To jest na zasadzie dobrowolności? Nie, są przeprowadzane eliminacje w szkole tak, macierzystej i tylko ci najlepsi są wyłaniani do udziału w konkursie naszym tutaj międzypowiatowym. W tym roku mamy 100 gimnazjalistów z terenu trzech powiatów, powiatu wieluńskiego, pajęczańskiego i wieruszowskiego. Konkurs jest rozgrywany na trzech poziomach zaawansowania, na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym. I w tym roku na poziomie podstawowym mamy 34 uczniów, na poziomie średnio zaawansowanym 32 uczniów i na poziomie zaawansowanym 34 uczniów. Mamy parcie na języki? Ma młodzież parcie na języki cały czas, czy coraz bardziej? Myślę, że cały czas. Choć niektóre edycje no, miały jakby większe powodzenie, ale no, wyłaniani są najlepsi, dlatego może jest w tym roku tylko 100 gimnazjalistów. Czy to znaczy, że zainteresowanie konkursem słabnie? Nie, są wyłaniani najlepsi. Ja wiem, że to są eliminacje, to są testy, dziś to wszystko trwa i finał będzie kiedy indziej? Tak, finał konkursu odbędzie się 18 marca o godzinie 13 w gimnazjum numer 1 i wtedy zostaną wręczone dyplomy i nagrody do 10 miejsca na każdym poziomie zaawansowania. W tym roku w komisji nauczyciele języka angielskiego są i z gimnazjum z różnych powiatów. Z powiatu wieruszowskiego, z powiatu pajęczańskiego, no i z naszego wieluńskiego. To chyba dobrze, że taka różnorodność, prawda? Tak, myślę, że tak, bo jednak jest to obiektywne, prawda, że możemy to sprawdzić w ten sposób, że różni właśnie nauczyciele z różnych powiatów sprawdzają te testy. Jest pani nauczycielka języka angielskiego z Białej, z Pajęczna, z Wierzchlasa, a także z gimnazjum, pan nauczyciel z gimnazjum numer 3 w Wieluniu. Pierwszy raz na tym konkursie? Pierwszy raz. Jakie wrażenia? No, dobrze. Nastawiasz się na coś konkretnego, czy też co przyniesie los? Nie, raczej liczę na szczęście. Ale skoro tutaj jesteś, to pewnie stawiasz na język angielski teraz i w przyszłości? No, lubię język angielski. Dlaczego angielski, bo? Bo jest dla mnie łatwy. Szybko go sobie przyswajam. W szkole w Moksku uczycie się angielskiego? Tak. Co jest najłatwiejszego w nauce języka angielskiego? No właśnie tutaj pytałem koleżankę, mówi się, że gramatyka jest trudna. Tak, gramatyka jest trudna, ale słownictwo idzie szybko przyswoić, jeśli się do niego przysiądzie. Jakie oczekiwania? Dlaczego tutaj jesteś? Bo? No, nie mam zbyt dużych oczekiwań, ale myślę, że zajmę dobre miejsce. Pytam tutaj też twojej koleżanki z Moksku, tam się uczycie języka angielskiego, tak? Tak. Co to jest dobra nauka? Dobrze uczą tam? Dobrze. Nigdy nie narzekałem. Dlaczego warto stawiać na języki obce, bo? No, można spotkać ciekawych ludzi za granicą, można wyjeżdżać, zdobywać ciekawą pracę, jak się dobrze uczy.